Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Wreszcie dziś jakieś słowo bezpośrednio skierowane do mnie. Może nie dosłownie, ale dotyczy jednej z moich cech, której niestety nie jestem dumny. Mianowicie chodzi o złośliwość. Docinki, komentarze, mamrotanie pod nosem, albo jawne mówienie, że coś mi się nie podoba, bo ja bym tak nie zrobił. Są sytuacje, gdy taka postawa przynosi jakieś korzyści, ale częściej przynosi jakieś niezadowolenie. Cytując Abrahama Colwaya, zobaczmy, co dzieje się w człowieku. We wnętrzu zwalcza miłość trójca wrogów cicha. To jest złośliwość, niestałość i pycha. Złośliwość jest złą cechą, bo zamyka człowieka na działanie Boga, jak i na drugiego człowieka. Po prostu prowadzi do zgorzknienia i cynizmu, a dalej do wyniszczania nas samych. Złośliwość prowadzi do jakiegoś wewnętrznego konfliktu, bo zaczynamy żyć w jakimś bałaganie, gdzie czyny przeczą słowom. Takie zachowanie sprawia często, że doprowadzamy do piekła już tu na ziemi. Dzięki temu zły duch ma się świetnie w naszym życiu. Zobaczmy, iloma z oskarżeniami spotkał się Jezus za to, że życie swoje oddał za nas. Dziś było, że przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Za kilka dni będzie podburza naród i odwodzi od płacenia podatków. Nawet więcej powiedziano przed Piłatem, mówiąc fałszywie: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Wszystko z nienawiścią, zazdrością, z niepogodzeniem się, że można żyć dobrze. Diabeł lubi zamęt. Kiedy opanowuje ludzkie serce, wydaje się, że dla człowieka nie ma już ratunku, jest stracony. Żywiołem diabła jest chaos i najlepiej by było dla niego, gdyby nie było wyraźnych granic między dobrem a złem, między miłością a nienawiścią, między uczciwością a fałszem. Inaczej widzi i działa Pan Bóg, który lubi porządek. Sam fakt stworzenia świata jest tego przykładem, kiedy zapanował nad chaosem i wszystko poukładał dzień po dniu. Wtedy na środku ogrodu posadził drzewo poznania dobra i zła, które stało się celem dla szatana. Trwa ten zamęt aż do dnia dzisiejszego, kiedy musimy wiele wysiłku włożyć, żeby oddzielić ziarna od plew, a dobro od zła. No wszystko jest jednak czas. Niech sobie jedno i drugie wzrasta, lecz w dzień ostatni plewy z chwastem pójdą w ogień. Będzie to dzień sądu, gdy Jezus, Król, wyda ostateczne słowo. On dziś na zarzuty, że mocą Belzebuba wypędza złe duchy, jakby z nimi współpracował, mówi jasno: mocarza może pokonać tylko ktoś silniejszy. Zły ma moc niszczyć to, co dobre, lecz Jezus jest potężniejszy, bo ma moc zniszczyć zło, które w człowieku zapuszcza korzenie. Śmierć Pana na krzyżu, Pascha Jezusa, była ostatecznym starciem, gdy na zawsze pokonał księcia tego świata. Książę to w końcu nie jest król, choć chciałby za niego uchodzić. Królem jest tylko Jezus, bo z mocy i nadania Ojca wiecznie panuje w niebie i na ziemi. Wszystko, co od złego pochodzi, jest tylko złudzeniem, że On coś może. Kłamstwo, które nam wciska, zatrzymuje nas i wzbudza wątpliwość. Nie ma takiego zła, którego diabeł by nie próbował usprawiedliwić. Sam Jezus zapowiedział, że jeśli Pana domu nazwali Belzebubem, to ileż bardziej Jego domowników tak nazwą. Czyż nie jesteśmy tego świadkami w ostatnim tygodniu, gdy różne oskarżenia i oszczerstwa padają pod adresem Kościoła i Jego świętych? Szczęść Boże!